Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Gotuj z Ewą. W dzisiejszym dniu pokażę Wam, przypomnę co po niektórym zapewne, przepis na pyszne domowe ciasto bez pieczenia, kaszowiec. Ciasto kaszowiec to pyszny deser przygotowany na bazie kaszy mannej i herbatników, nie wymaga pieczenia, więc zaczynamy. W pierwszej kolejności musimy zagotować litr mleka, do którego później będziemy wrzucać kaszę z jajkiem. Dodamy do tego masło, można pokroić na kawałki, ono szybciej się wtedy nam rozpuści w mleku, to jest jasne. Dwie trzecie szklanki cukru. Jeden cukier waniliowy i podgrzewamy wszystko. Wymieszamy cukier, który jest na dnie, żeby się nam nie przypalił. Do miseczki szklankę kaszy manny. I jedno jajko. Dodamy tu mleka, rozmieszamy na jednolitą masę. Chodzi o to, żeby było jajko, ono też nam zagęści masę. Nie w każdym przepisie to jajko się pojawia, ale ja akurat od siostry dowiedziałam się, że jest z jajkiem lepiej. No więc to jajko maceruję. Energicznie mieszamy na początku. Bardzo dobrze rozpuściło nam się to jajko, ta kasza. Okay. Gotujemy w zależności od kaszy, jaką użyjecie, czy użyjecie tą ekspresową, czy zwykłą, gotujemy, aż kasza zacznie gęstnieć, aż nabierze swojej objętości. Grudki są, słuchajcie, więc zmiksujemy to później, jak ściągniemy, bo i tak będziemy czekać, aż nam to zgęstnieje i będzie zimne do wylania, więc jeżeli zostaną Wam grudki, to bez obaw później je po prostu zmiksujecie blenderem i będzie dobrze. Moja kasza już jest, słuchajcie, tak gęsta, ja już ją wyłączyłam. Kasze manne mają to do siebie, że jak postoją, to i tak nabiorą objętości w gorącej mleko, więc nie wstydnie już. Biorę blender i miksuję. Wszystko się zrobiło na gładką masę, także bez problemu, nie zgubi nam się. W międzyczasie, jak stygnie nam nasza kasza manna, układamy spód. Te herbatniki mogą być czekoladowe, a mogą być zwykłe, więc to już zależy od Waszego gustu. Te herbatniczki z Lidla pasują idealnie do takiej tradycyjnej blachy. Na 3 i pasuje. Zobaczymy, jak bardzo pasuje do końca. Przymierzę i będę wiedzieć, na ile dobra. Na tyle. Dobrze, masa nam delikatnie przestygła, przelewamy ją na nasze herbatniki. Wyrównujemy.
Włożyłam tą kaszę do lodówki, żeby szybciej się chłodziła i w tym czasie ubijemy śmietany 500 ml kremówki. Oczywiście dodamy później do tego śmietanofiksę, cukier, puder, żeby ona była też delikatnie słodka. Jak zaczyna nam delikatnie gęstnieć, dosładzamy. Najpierw dam 3 łyżki cukru pudru i sprawdzę, czy wystarczy do chwili. I teraz dodaję śmietanofiksy. Śmietanę wykładamy na naszą kaszę. To jest taka wersja bardziej ekskluzywna niż ta stara. Wtedy ze śmietaną tak się nie wojowało jak dziś. Ale my zrobimy tą smaczniejszą wersję. I równo ją rozsmarowujemy. I przykrywamy tą śmietankę naszymi herbatnikami. Moja blacha od góry jest szersza, więc będziemy docinać. Herbatniki. Ciasto robimy najlepiej na noc, słuchajcie, a na pewno na kilka godzin, dlatego że herbatniki muszą zmięknąć. Jak postoi przez noc, to na drugi dzień są mięciutkie, można swobodnie kroić. Teraz przygotujemy sobie polewę. Taka dobra łyżka masła. Musimy ją delikatnie roztopić. Oczywiście wiecie o tym, że do gorącego to czekolady się nie wkłada, bo się zważy, więc rozpuszczamy delikatnie masło, ściągamy z kuchenki i dopiero będziemy mieszać czekoladę, bo inaczej zważy się nam. Łamiemy tabliczkę czekolady. Ja miałam tutaj troszkę w lodówce, to ją też spożytkuję, ale oprócz tego powinna być jedna cała. Specjalnie ją trzymałam na wierzchu, żeby była miękka, bo wiedziałam, że jest do rozpuszczenia potrzebna. Jeżeli wasze garnki dobrze trzymają ciepło, chodzi o dno, to nie musicie podgrzewać w trakcie połączenia tych dwóch składników. Ja mam wyłączoną płytę, bo te garneczki bardzo dobrze nam trzymają ciepło, żeby mieć pewność, że się nam czekolada nie zważy. Już nam się połączyła, rozpuściła się ta czekolada elegancko i polewamy nasze ciasto. Kopystką dokładnie czyścimy sobie garneczek i rozsmarujemy. Po wyrównaniu polewy ciasto wstawiamy do lodówki, no u nas w naszym przypadku na noc.
Moi drodzy, ciasto już jest gotowe, mamy następny dzień rano. Przystępujemy do pokrojenia i do zrobienia Wam zdjęcia na miniaturkę. Pierwszy kawałek to nigdy nie prezentuje się ładnie, więc nie liczcie, że on pojawi się na miniaturce, ten pierwszy. Czekolada troszeczkę się kruszy, ale nie na tyle, żeby jej nie pokroić. No więc, moi drodzy, ciasto mamy gotowe. Ciasto z kaszy manny to bardzo stary i sprawdzony przepis, który zawsze smakuje najlepiej. Wersja na herbatnikach jest bardzo szybka i łatwa w przygotowaniu, dlatego zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Na dzisiaj to tyle i zapraszam na kolejne nasze wideo.